tutaj, tu chałupa, a tu jad, tu próg, o tu. O tak jak żarcie było tu rzucone, to on tak jadł. Czyli oswojony już. O, tak jak, tak zwany, jak mówię, Boczku, nie uciekaj, to on chodź tam jeść i on przyjdzie parę metrów dalej, jak on jest i przyjdzie, podejdzie, jak rzucę, to on wtedy je i mnie się nie boi. A nazwaliście go jakoś? A to zwykle, Boczek, czy jak na jego, jak powiedz, chodź tutaj i takie wersje nie będę nazywał, bo on i tak nie wiadomo, czy on zapamięta to. Mąż tylko ręką pomacha, chodź do nas i on już leci. Może się uda przyzimować. Boczan u nas tu się zagnieździł, jego dokarmiamy w największe mrozy, dajemy jemu jeść drobiowe mięso, takie wątróbki czy podroby i serduszka. Jak on przylatuje, ptactwo jest i my na podwórku dajemy jemu jeść i temu on przeżył i jest dalej. I on przychodzi, już się przyzwyczaił, że tutaj może dostać jeść, tak? Wie. Cały czas przychodzi nawet pod próg, pod chatę. Trzeba było być rano 7:30 czy po 7 parę minut, to jadłby koło chaty rzucone mięso i karma jemu i je. Czy to jest co roku ten sam bocian? Nie wiem dokładnie, bo w zeszłym roku był, ale w tym roku u nas jego takiego nie wiem, czy to ten sam, czy to inny. A ile razy dziennie przylatuje? Zależy. Jak inny raz, to cały dzień będzie chodził po podwórku i będzie naje się i będzie chodził i nawet na gniazdo nie leci. A to jest karma, bociana karma, która on je. Mięso drobiowe było rzucone, ale jak była kamera, to on uciekł. Ja pozbierałem to, żeby sroki i inne nie zjadło to. To drobiowe mięso. Obrzyna się z rosolowych porcji. O, takie coś. Drobiowe. O, tak obrzyna się, o. I on to je. I pan kupuje to mięso, żeby karmić to? No musisz kupić, bo jak inaczej? Bo wieprzowego czy jakich innych konserwów nie je. Jak tu tylko sąsiad przyniósł trochę karmy i tylko doniósł i tak samo ja dokładam cały czas i tym on żyje. A tu resztę to pustynie, wszystko, nikogo nie ma, ludzi, pustostany tylko stoją. Jeżeli nie było śniegu, ja do córki mówię, że Bożen do nas przyleciał. I został się na zimę. I na podwórku przebywam. My, co mamy, to dajemy mu jeść, ale nie wiemy, co on dokładnie je. Ja tutaj miałam wątróbki, gęsie i indycze. To sama, zamiast same zjeść, to my dla bociana dawaliśmy. Dla syna prosiłam, to on kupił korkusy, to te skórki, szyjki. Ten pan powiedział, żeby dawać lotki. Ale skąd skrzydełek się nabrać? No to kupowaliśmy, dawaliśmy i teraz dajemy to dla niego, bo szkoda. Sąsiad też przynosił przez dwa razy wątróbki i te serduszka. No i tak mąż, ale mąż jak machnie ręką, on do niego idzie. No córka dzwoniła, się kontaktowała na samym początku, że idzie zima. I on nie odleciał. Co robisz, by jak my widzimy w telewizji, że są bociany w zoo, tamtego. No i ten, on powiedział, że nie. To jest ptak przelotny i on sobie poradzi. Czyli zoo nie chciało w Białymstoku podjąć się opieki? A zadzwoniła do Lublina. Oni byli gotowi zaraz przyjechać. Ale jak córka powiedziała, że my mieszkamy w gminach Michałowo, to nie, za daleko dla nas. Musicie radzić sami. I radzicie, jak możecie. I radzimy, jak damy rady. Sami nie zjemy, a dla ptaka dajemy. Już jemu nie będzie. Dni są dłuższe, nie idzie do zimy większej, tylko idzie już miesiąc, jest zimy, minęło, to już on będzie inaczej żył. Dni są dłuższe, słońce wyżej, wiadomo.